Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 11 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metro Exodus. No i cóż, moi drodzy, kontynuujemy. Jak pamiętacie, trafiliśmy do tego wielgachnego budynku. Ostatnio musimy znaleźć tą Terezynę Krista. Jak tu się właściwie poruszać? Oho. Nie, to ten wielgaśny sum wpłynął, no ja go nie chcę tu. Gościu, weź się tam. Odpicuj ode mnie. Dobra, moi drodzy. Nie! Matka, jaki fail na samym starcie, no bez jajec. Od razu wpadłem do wody, nie sądziłem, że to jest woda w ogóle, ale dobra. Jakoś nie zwróciłem na nią zbytnie uwagi. No dobrze. Bo z tego co widzę, to za wiele jakoś tutaj, powiedzmy, swobody nie mamy. Teren jest taki bardzo ograniczony w poruszaniu się. Dobra, ale o... Ty gościu, jeden, jak się wystrachałem. Artem, wyjmuj broń! Ja cię pierniczę, czemu tej broni nie wyjął szybciej? Plecy? Nie, na szczęście nie, ale... Kto mnie tu atakuje? Ej, ale bez jaj, no przecież... Nikt nawet do mnie nie podszedł. Kto mnie walnął przed chwilą? Dobra, ładujmy sobie latarkę. Okej, ruszajmy dalej, kurczę. Jest trochę problem z eksplorowaniem tego miejsca, jest tu strasznie ciemno, zwłaszcza jak... Kurde, zwłaszcza jak te grzyby zabierzemy, to jest ciemno. A jeszcze te mutanty tak wyskakują. No, powiem wam, że czasami w tej grze, i mówię to teraz poważnie, czasami w tej grze można się o wiele bardziej przestraszyć tych potworów niż w jakimkolwiek horrorze, serio. Weźmy sobie apteczkę, gra mi dobrze sugeruje. Problem tylko w tym, że nie wiem na ile mam tych apteczek. Mam nadzieję, że mam ich w miarę rozsądną ilość, że jakoś tam nie pozbawiłem się ich za dużo. Co ty masz tu, gościu, dla mnie? Jakieś komponenty, super. Tutaj chyba za wiele nie mamy. Ja się też, wiecie co, tak moi drodzy, zastanawiam, bo tutaj mamy ten pytajnik właśnie. Ten pytajnik chyba jest bardziej w tą stronę, bo mamy przejście tutaj, ale możemy też tutaj się udać. I się zastanawiam, gdzie jest przejście fabularne, a gdzie poboczne, bo zależy mi oczywiście na tym, żeby odkryć ten pytajnik. Ostatni, jaki nam został. Zwróćcie uwagę, że tutaj ten teren jednak jest troszeczkę rozbudowany. Myślałem, że coś tam chodzi, dobra, nieważne. Muszę paranoję normalnie. I właśnie to pytanie teraz, co tu zrobić, bo... Mamy też tutaj wajchy, ale nie chcę jej na razie używać, bo z tego co widzę, to tam musimy się bardziej udać fabularnie, a tutaj właśnie mamy chyba jakieś takie przejścia poboczne, przynajmniej. Tak mi się wydaje. Czekajcie, tutaj mamy jakieś gościa jeszcze. Okej. I wydaje mi się, że możemy chyba teraz właśnie udać się przez tamte drzwi. Nie wiem, na ile ja dobrze myślę, ale... Poeksplorujmy sobie to wszystko. Na razie tej wajchy, mówię, nie chcę używać. Bardziej mi zależy właśnie teraz na tym, żeby przejść sobie tym przejściem pobocznym, ten pytajnik odkryć. A tutaj był ten klucz, co nam dał ten koleś wtedy. Dobra. Bez kitu. Okej. Dobra. Zarąbiście. Co my tu mamy? Czyżby lornetka z Noctowizją? Czy w ogóle Noctowizor? Nie, to jest chyba po prostu Noctowizor. O, zarąbiście. To mi się podoba. No, elegancko. Dobra, super. Także widzicie, moi drodzy, naprawdę opłaca się eksplorować. Eksplorować, pomagać. Is for the most part accumulated in the sediment and as a result affects the benthic community the most. The active agent provokes pronounced pathologies in the crustacean and mollusk young, which quickly proved to be fatal. Yet, the catfish hatchlings in the test basin have not only survived and remained completely unharmed, but, quite unexpectedly, have overtaken the control groups in terms of growth by a factor of at least 4. The agent does not seem to impact the pelagic fish species that much. The perch and roach young have shown a marginal increase in growth with no apparent negative effect. Aha, czyli mieliśmy tutaj kasetę na temat tego, co się z tymi rybami właściwie działo. No, bez mniejszych efektów ubocznych. Ta właśnie, kurde, widzę, że jakieś gigantyczne sumy tu powyrastały. O matko, to jest w ogóle jakiś mini cmentarz. To jest cmentarz tych fanatyków? Chyba tak. Kurde. Nie wiem, przerażają mnie te wizje niektóre tego wszystkiego, co my tu mamy. Okej. A ciekawe, czy faktycznie oni tutaj jakichś swoich ludzi chowali, czy... Co tu właściwie jest pochowane? Nie no, ta trumna jest giga mała. Nie wiem, jakieś dziecko może się urodziło i zmarło od razu, nie wiem.
No jest to na pewno interesujące na swój sposób, nawet takie pseudoznicze tu są, zobaczcie. W tych puszkach taki. No jest ten świat mega ciekawy. No dobra, tylko tak się, wiecie co, zastanawiam. Bo jak pójdziemy tędy, to dojdziemy chyba właśnie do przejścia fabularnego, a się jeszcze zastanawiam, co by się stało, gdybyśmy włączyli tamtą wajchę, wiecie? Także ja się teraz wrócę i zobaczymy, co to zrobi. Mam nadzieję, że to jakiegoś skryptu nie odpali. Ja sobie może przy tym walnę zapis, żeby nie było. Mam nadzieję, że... Zrobił się ten zapis? Co jest? Halo? Zapis chcę. Dobra, zrobił się. I zobaczmy. Co to nam właściwie zrobi? No okej, mamy jakieś takie przejście i z tego co widzę, to przejście nie jest fabularne. Jene te dźwięki. Nie, jedyne co tu mogłem sobie zebrać to... Aha, tu jest jeszcze jakieś przejście. Tam się mogę dostać gdzieś dalej. No tylko właśnie pytanie, czy... Oho. Czy iść tędy? Czy właśnie sobie tu na razie odpuścić, bo... Pytanie, gdzie ja właściwie dojdę? Oho, wyczerpała mi się bateria. Pompujmy, pompujmy. Dobra. Trochę mnie wkurza, że ten dźwięk się tak dziwnie buguje w tej grze, ale dobra, wiecie co, może to na razie zostawmy w takim razie. Bo wydaje mi się, że skoro też tu wyskakiwały mutanty, to możliwe, że jest to właśnie przejście fabularne. A mimo wszystko tutaj potrzebowaliśmy kluczyka, więc może zwiedźmy sobie to do końca. I dopiero za chwilę stąd wyjdziemy, bo to jest faktycznie przejście, no, poboczne, więc... Zobaczmy. A, to jest chyba zamknięte od drugiej strony, z tego co rozumiem, no dobra. No, to nawet niepotrzebnie się tu w sobie wracałem, no ale dobra. W takim razie możemy stąd zawijać w tym momencie. Nic innego nam tutaj już nie pozostało. Fajnie, no, kto widzę się w tej grze prezentuje, muszę przyznać, klimatycznie bardzo. Dobra. W sensie, wiecie, nie jest to taki zwykły zielony filtr na obraz, tylko... tylko faktycznie wygląda tak jak prawdziwa noktowizja, no. Oho, kolejne mutanty słychać. Dobra, co my tu mamy? Ja pierniczę, ale ciemno jest. No, w sumie jest noc, więc nie ma co się dziwić. Dobra, mam nadzieję, że to się nie zawali. No, ten dźwięk tak trochę niepokoi. Siad, siad, siad. Artem, trzymaj się. Ja pierdzielę, ten chłop to ma pecha życia, naprawdę. Nie, co my tam dotknęliśmy? Wiem, że... O, jene. Oho, maska. Artem, spokojnie, już masz czym oddychać. Ale no chłop naprawdę, no ma takiego pecha, że po prostu nie mogę, no od pierwszej części gry normalnie. No dobra, także niestety nie mamy jeszcze nawet połączenia z naszą ekipą, trochę lipa. A, możemy zejść tutaj, możemy też iść w tą stronę. Pytanie, gdzie się właściwie udać? Jak to na mapie się prezentuje? Właściwie jak tam do strony pójdę, to tam bardziej idę fabularnie, także może zobaczmy, co jest tutaj jeszcze. Jeśli mnie nie zdąży... Nie, to tylko ten, jedne grzybki, ale spoko. Artem, nie duś się, spokojnie, już idziemy stąd. Dobra, czyli tam poza grzybkami właściwie nic nie było. Ale warto to wszystko dokładnie eksplorować, bo to możemy pozbierać bardzo dużo jakichś tam dodatkowych komponentów. Kurde. Tylko dosyć długo używamy tej noktowizji i ciągle trzeba tę baterię ładować. Ciekawe, czy może jakiś upgrade ewentualnie będzie tej baterii. Przydałoby się to. O, znajdziemy tu coś? Poza chemikaliami? Nara! No słyszę cię, ale ja nie umiem mówić, więc się nie zgłoszę, sorry. A, poczekajcie, bo możemy albo wejść po drabinie tam, albo tymi schodami.
W sumie tu chyba coś leży, co nie? Dokładnie tak. Okej, amunicja, komponenty, zarąbiście. Dobra, wchodzimy do góry. Mam nadzieję, że wejście drabiną nie będzie złym pomysłem. No ale jeszcze zaraz się o tym przekonamy. A, usłyszał mnie ten skubaniec. Umarłeś? Dobra. Kurde, ale idą kolejne, niedobrze. Pytanie, czy one mają... No, niestety, mają do mnie dojście. Na spokojnie. Wow, 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 pał się, pał się, pał się, pał się. Tam jeszcze demon lata. Pięknie po prostu. No dobra. Ale po walce na szczęście. Jakoś tam w miarę żyjemy, trzymamy się. Rozpalamy sobie światło. I teraz tak, bo zakładam, że ja muszę iść w tamtą stronę. Kurde, już mutanty na mnie idą. Ale jestem ciekaw jeszcze, co jest na dole. Dobra. Oho, kolejne. Dobra, zginął. Najgorzej, że wiecie, najlepiej, najłatwiej się zabija te mutanty z shotguna. Ale niedługo ammo do shotguna mi się skończy, jak ja w takim tempie będę z niego strzelać. No i tu się kolejny problem pojawia, bo z amunicją jest też krucho do znalezienia. Stąd przylazłem. No zaś tej ładowarki muszę używać, no goddammit. Wiecie, zależy mi na tym, żebyście wszystko widzieli po prostu, dlatego tej Noctowizity używam, nie może ją wyłączymy na chwilę. Ale tak to jest cholernie ciemno tutaj, ja nawet nic nie widzę. Mogę się tędy przycisnąć, ale pytanie czy... Aha, no muszę tędy się przycisnąć, dobra. Myślałem, że może coś tam na dole ewentualnie jeszcze jest. Dobra, dawaj Artemik do góry. Nie, no tu ten sum. W ogóle sum to jest jakieś... To się nie powinno sum nazywać. O fuj, co to jest? Bruchawa jakaś. Spokojnie, panowie, przecież żyje. O, pytanie, gdzie ja powinienem iść teraz? Słuchajcie, jak pójdę w tamtą stronę, to bardziej mamy fabułę. Bym spróbował zejść jeszcze na dół, ale może za chwilę. Czy ja tu wszystko już sobie przeszukałem? Tam jeszcze jeden koleś mi został. Au, 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 proszę nie pluć na mnie kwasem. Bo tu też jest jakieś wejście tu... Do góry, czekajcie, ja tam byłem? Moment. Aha, tak, ja stąd przylazłem. Dobra, nieważne. Tam już żeśmy byli. No, czyli w sumie chyba... moment. Zastanawiałem się, czy w tą stronę możemy też iść, ale tu... Myślałem, że to jest drabina, szczerze mówiąc, osiedl. Myślałem, że to jest drabina, a to jest po prostu te... To są te druty w konstrukcji, dobra. Podtrzymujące, także... Za bardzo mnie to teraz nie interesuje. Po drutach się raczej nie wespnę. Dobra, lecimy na dół. Oho. Artem maska. Dobra. Teraz tak, czy my coś tu ciekawego mamy? Kurde, nie chcę tego shotguna za wiele używać, ale tak z drugiej strony najlepiej się te potwory z tego shotguna eliminuje, znaczy te mutanty. A wiecie co, panowie? Zastanawiam się, czy wy umiecie wchodzić po drabinie. Mam nadzieję, że nie. O, pierdziele. O matku, what the f... O cholera. To niezły sum. Co to było? Kurde. Panie. Znaczy nie, w sumie... Tak jakby nie patrzeć, trochę nas uratował, bo tam mieliśmy takiego gigamutanta wcześniej. Myślę, że z nim to byśmy już sobie nie poradzili. A, dobra. Teraz pytanie, czy ja powinienem iść tędy? Chyba tak. Nie wiem, zobaczymy jeszcze zaraz. Bo tam też było jedno przejście... No i to jest teraz właśnie pytanie, czy ja muszę iść tutaj? Bo tam mieliśmy jeszcze wejście na górę i to mnie zastanawia. Wróćmy się na chwilę, zobaczymy co tam jest. Szkoda, że nie można szybciej się po drabinie wspinać. Dobra, i co my mamy w tym miejscu właściwie? Może się trochę gubię, które przejście jest fabularne, które jest dodatkowe. Ale tu chyba dojdziemy w to samo miejsce, tylko po prostu alternatywną ścieżką. Kurde, mogą go niby ogłuszyć, ale... Nie no, ten shotgun to mi tak schodzi.
Tak, jesteśmy w tym samym miejscu, tylko po prostu inną drogą tu przeszedłem. Okej. Także wrócimy się na dół i coś tam sobie poprzeszukujemy w takim razie. Czekajcie, cofnijmy się na sprincie. W sumie nawet nie wiem, co jest za mną. A ciągle coś słyszę. Co to tak walnęło? Kurde, one tu idą, ja pierdzielę, to tak masowo. Ciebie nie przeszukałem, albo i przeszukałem. No, a gdzie wy jesteście? Wiecie co, może ja wezmę to na kulki faktycznie. Ładnie. Nie no, ja pierdzielę, nie, ta broń to się nie nadaje takich rzeczy. Dobra, shotgun. Nie ma co się patyczkować. Ten jeszcze kamieniami we mnie rzuca. Dobra. A jak ten celownik jest brudny, nic nie widzę przez niego, no bez jaj, ja pierdzielę. Serio, takie ekscesy się w tej grze dzieją? Jest strasznie ich tu dużo. Panowie, dajcie sobie już spokój. Dobra, chyba się udało. Kurde. Nie wiem, no niby z jednej strony chyba by się dało tu przekraść, ale z drugiej no... A z drugiej nie wydaje mi się, bo kurczę, prędzej czy później... Wiecie, te mutanty one tak w dosyć skryptowany sposób wychodzą, więc wydaje mi się, że i tak prędzej czy później do wykrycia by doszło. I tak musiałbym się z nimi zmierzyć, a tak to przynajmniej może, nie wiem, robię to w miarę na raty, powiedzmy. Że nie mierzę się z jakąś taką większą grupką. Dobra, tędy żeśmy przyszli. To zaś ta purchawka śmieszna. O, ho, 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 tu grzybek jeszcze. I tam jeszcze grzyb. Przydałby się jakiś warsztat, bo w sumie my te bronie mamy już takie dosyć brudne. No widzicie, nawet przez celownik do kałacha nie mogłem celować. Ta gra jest tak imersyjna. Imersywna czy imersyjna się mówi? Imersyjna chyba. Czy imersywna? Nie, nie wiem, nieważne. Oho. Zaś nasz kolega. Gruba ryba, hyhy. Dobra, idziemy na dół. Kurde, zaciąłem się w schodach. Dobra, tędy. Okej, dawaj, jeszcze niżej, jeszcze musisz. Dobra. Ale martwi mnie to brudzenie się broni. Ej, co? Tu nie przejdę? Aha, no ale dobra, zawsze jeden grzybek do kolekcji. Czyli czekajcie. Bo jakoś się zagubiłem w czasie. Aha, są schody normalnie, jak nie zauważyłem, dobra. I mamy nowe miejsce na mapie. Aha, jesteśmy już chyba na miejscu, tym, na którym mieliśmy być. Nie no, skruju! Artem, dawaj tutaj tędy szybko. Nie, nie wierzę, jeszcze mi dziabnął z tyłu. O matko. Nie no, ten sumik w sumie nawet nam pomaga, nie jest taki zły. Ale dupu. Coś ta ładowarka, no nie wytrzymie. Dawaj Artem, pompuj, pompuj. Dobra. Mówię, użyłem tej noktowizji, no bo widzicie jak tu jest ciemno. Zobaczcie, przecież tu nic nie widać. Zupełnie. Tylko używam tej noktowizji, bo to bez tego trochę lipa. A, czy my coś tu jeszcze mamy interesującego? Tutaj nie... Dobra, chyba tędy lecimy. Grzybek. Fajnie, że tych chemikaliów zbieramy. Ania, nie bój się, ja po prostu nie umiem mówić. Ale wiecie co, w takich sytuacjach właśnie niemy protagonista mnie wkurza. Serio, nie powinno tak być. No, i teraz wiecie co, się zastanawiam, bo mamy tu tą wielką bramę, ale teoretycznie ona nie jest jakby w kierunku fabuły, zobaczmy. Czy to w ogóle zadziała to pokrętło, ta korba. Gdzie mnie to właściwie... Aha, ja sobie otworzyłem skrócik, patrzcie, widzicie? To jest to przejście, którym ja próbowałem się dostać wcześniej, jak byliśmy tu pierwszy raz. W ramach eksploracji mapy. Okej, okej. Czyli mamy skrócik, fajnie. No dobra, czyli nie pozostaje nam nic innego, jak udać się tutaj. Nie, zabić wydzwon to bym chyba nie chciał.
Chyba coś skiepściłem. Albo nie, nie wiem. Co jest? Co za paruwa, rozwalił mi tutaj. Kajecie, o, notka, zobaczmy. Gruby rejestr. Służąca naszego pana Leftina, 79 lat, śmierć naturalna. Sługa naszego pana Piotr, 60 lat, zatrucie grzybami. Sługa naszego pana Michaju, 42 lata, brak wiary, uległ demonowi elektryczności. Sługa naszego pana Zachar, 31 lat, brak wiary, uległ demonowi elektryczności. Sługa naszego pana Witali, 48 lat, brak wiary, uległ demonowi elektryczności. Sługa naszego pana Olek, 32 lata, brak wiary, uległ demonowi elektryczności. Służąca naszego pana Tatiana, 46 lat, gruźlica. Służąca naszego pana Natalia, 45 lat, gruźlica. Służąca naszego pana Walentina, 30 lat, brak wiary, pożarta przez rybiego cara przy nabieraniu wody. Służąca naszego pana Natalia, 8 lat, śmierci z głodu. Sługa naszego pana Stiepan, 22 lata, atak gargulca. Służąca naszego pana Ilia, 45, zbrodnia herezja. Herezji. Sługa naszego pana Borys, 56 lat, zbrodnia herezji. Sługa naszego pana Jakow, 34 lata, zbrodnia herezji. Sługa naszego pana Abram, 67 lat, zapalenie płuc. Sługa naszego pana Kirył, 33 lata, brak wiary, pożarty przez rybiego cara w czasie wędkowania. Okej, okay, ciekawie. Sługa naszego pana Nikodem, 40 lat, atak gargulca. Sługa naszego pana Wasilii, 62 lata, atak gargulca. Sługa naszego pana Jewgenii, 54 lata, utonięcie. Sługa naszego pana Aleksandr, 41 lat, upadek z mostu. Służąca naszego pana Inna, 6 lat, śmierć z głodu. Fajne imię, swoją drogą. Sługa naszego pana Alosza, 5 lat, śmierć z głodu. Służąca naszego pana Barbara, 13 lat, zapalenie płuc. Sługa naszego pana Iwan, 38 lat, utonięcie. Sługa naszego pana Siemien, 45 lat, gruźlica. Służąca naszego pana Larisa, 27 lat, gorączka połogowa. Służąca naszego pana Natalia, 25 lat, gorączka połogowa. Sługa naszego pana Michała, 25 lat, brak wiary, samobójstwo po śmierci żony Natalii. Sługa naszego pana Nikołaj, urodził się martwy, syn Natalii Michała. O, mówiłem, że jakaś jedna trumna była mała, bo to jest ewidentnie spis tych wszystkich ludzi, którzy tam leżą. Sługa naszego pana Stiepan, 47 lat, nadmierny post. Sługa naszego pana Aleksiej, 18 lat, brak wiary, pożarty przez rybiego cara w czasie wędkowania. Nieznany niewierzący z południa, wiek nieznany, czarna gorączka. Służąca naszego pana Wasilisa, 23 lata, czarna gorączka. Zaraziła się podczas opieki nad chorym przybyszem z południa. Niech Bóg ma w opiece jej miłosierną duszę. Bo to jest ewidentnie właśnie o tych ludziach, którzy tam... którzy tam właśnie, moi drodzy... A, ja mogę w ogóle tędy przejść, co jest ciekawe. A zobaczmy, co tu jest. Bo to jest właśnie, wydaje mi się, ewidentnie o tych ludziach, którzy... A, też skrócik, okej. To jest, wydaje mi się, ewidentnie o tych ludziach, którzy tam właśnie leżą. No dobrze, i teraz właściwie pytanie, co my tu mamy zrobić? Bo tak, mamy jakąś wajchę. Wrażenie, że zrobiłem wszystko totalnie na odwrót. Czekajcie. I co teraz? A nie no, ja sobie po prostu otworzyłem przejście. A ten dzwon to był taki opcjonalny. No dobra. Mam nadzieję, że zrobiłem wszystko dobrze. Ale wydaje mi się, że jakbym miał coś skiepścić, to chyba twórcy by inaczej skrypt napisali. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra. Czyli co, rozumiem, że możemy do tej drezyny już wejść. Uleczmy się jeszcze faktycznie. Czy ja mam na sobie maskę? Bez skitu, ja cały czas miałem maskę na sobie, co za ancymon. Ale filtry na szczęście się nie zużywają, kiedy jesteśmy na powietrzu niepromiennym, także spoko. Niepromieniującym, niepromiennym, whatever. Matko, jak tu ciemno. O, kolejarz, osiągnięcie, super. WS, jechać spacja, by obrócić siedzenie w przeciwnym kierunku. Mamy jeszcze wpis w dzienniku, zobaczmy. Wagon. Droga wolna, przede mną już ostatnia prosta. Muszę odholować wagon pasażerski z zajezdni z powrotem do Aurory. No dobra, no to... Ruszajmy. Aha, bo nie w tą stronę chyba. O, tutaj. O, no i git, jedziemy. Parowóz Tomek normalnie. Tu, 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 tu. No dobra, no to let's go. Nie sądziłem, że będziemy kierować koleją w tej grze. Wyszliśmy,
like. Crest said you'd been cut off by the terminal. But we couldn't contact you for so long. I'm so relieved, Artyom. Cut that out, Dad. Artyom wasn't exactly slacking off out there. Oh shit, to był chyba błąd z mojej strony. Ja pierdziele, wjechałem w tą... Shit, wjechałem w anomalię. Myślałem, że ona... Nie wiem, a do jakiej miałbym tutaj to ominąć tą anomalię faktycznie. To jest dobre pytanie. Dobra, zaraz jeszcze zobaczymy. Niech się tylko prawda wczyta. Dobra, okej. No no fucking way, że tutaj jest checkpoint. Poważnie. Co za bullshit. Teraz to normalnie zawiodłem się. Dobra, wchodzimy jeszcze raz w takim razie. Wybaczcie za mojego faila. Kurde, ale no... Czekajcie, no bo tam była anomalia, to był problem. No tutaj do rana się nigdzie nie prześpi, żeby anomalie minęły. Także co ja właściwie powinienem tutaj zrobić? To jest dobre pytanie. Czy tam poczekać? Czy jakoś ją ominąć po innym torze? No ale to nie da się chyba jechać po innym torze. Zaraz zobaczymy. Dobra, jeszcze sobie zdejmiemy tylko maskę. Nie wiem, po jakiego grzyba ją noszę. Dobra, i lecimy. Tylko właśnie się teraz też zastanawiam, jakie miałbym tą anomalię ominąć, bo skoro ona tam jest, no to ja bym musiał chyba grzecznie poczekać, aż ona po prostu sobie przeleci. No bo widzicie, co to z nami zrobiło. Spaliło nas na popiół i tyle tak naprawdę. W ogóle też, moi drodzy, pytanie, czy ja będę mógł tam przejechać, w ogóle, czy ta anomalia przeminie, bo jak nie, no to ja bym musiał chyba iść do kryjówki, przespać się do rana i dopiero wtedy ruszać dalej. Zaraz jeszcze zobaczymy. Ale wiecie co, bardzo nie podobało mi się to, że Ania kaszle. No i zobaczcie, jest ta anomalia. Nie wiem, może ja wysiądę? Pytanie, czy ja mam gdzieś tutaj kryjówkę jakąś blisko? No niekoniecznie, tam gdzieś mamy najbliżej. Ale kurczę, zobaczcie, że się robi dzień już, co ja mam z tą anomalią zrobić? Ej, no weź sobie poleć. Nie chcę w to strzelać, bo to się może źle skończyć, ale... Powoli chyba ona odlatuje, wydaje mi się, bo nawet animacja była taka trochę mniej płynna, czyli... Jest ta anomalia coraz dalej. Dobra, na całe szczęście. No, ucieka. Dobra. W takim razie skorzystajmy szybko. Au, 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 au. Ej, ale ja tu nie przejadę. O, shit. No kurde, odpicuj się. No dobra, tylko teraz też pytanie. Jak ja mam to właściwie dostarczyć do cholery? Poczekajcie, no bo jedziemy w tą stronę. Chyba, że miałem na przykład tu dojechać do końca i teraz na przykład na inny tor wjedziemy. Czy niekoniecznie, bo już nie wiem. Nie, po to, że się chyba poruszamy tym samym. Dobrze mówię? No dobrze mówię. Ale to wait a minute, jak ja w takim razie mam to ogarnąć? No czegoś tu nie rozumiem. No musimy dojechać... Co my musimy właśnie zrobić teraz, to jest dobre pytanie, czekajcie. No musimy dostarczyć do Aurory, no ale... Pociągiem jesteśmy tam, kurde. No ale właśnie teraz pytanie, jak ja mam to dostarczyć, skoro... Nie mam jak tutaj przejechać.
Może ja muszę użyć tam wajchy czy coś? Czekajcie. No ale tutaj nie ma jakby sterowania od tego. No bez kitu. Dziwne. Wow! Co to było? Wybiło mnie jakoś do góry. Nie wiem, moi drodzy, o co chodzi, szczerze mówiąc. Bo ja jestem na złym torze, no. Po złej stronie torów, hehehe. No to kurde, tak jak to teraz ogarnąć? Nie wiem, mam ewentualnie tym skręcić w jakiś sposób? No, zobaczcie. A, teraz jest dobrze. Okej, czyli dobrze zrobiłem, że musiałem wrócić się po prostu i na inny tor teraz wjechałem. Ale... Nie, no zobaczcie. My jesteśmy w tym samym miejscu. Ta cholerna anomalia tu krąży. Odczep się. Kurde, co ja mam z nią zrobić? A mogę tego użyć? No nie mogę tego użyć. A tutaj? O, tego mogę użyć, dobra. No, i teraz możemy przejechać. Dobra, nie połączyłem kropek, sorry. Okej, moi drodzy, ale myślę, że dostarczeniem już tej naszej kochanej drezyny zajmiemy się w następnym odcinku, bo przynajmniej już mamy taki w miarę swobodny przejazd, powiedzmy. Ja sobie zapiszę tutaj gierkę. Może mnie nic nie zabije. Zrobi się ten zapis, czy nie? No, teraz się zrobił, dobra. Także cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Metro Exodus. Na razie!